No cześć, ja jestem Czektul. A ja generał. I witamy Was w podcaście Hergatka. Hergatka. Jest to podcast o luźnej formie, przynajmniej tak planujemy, w którym będziemy dyskutować na różne tematy. I co możemy o sobie powiedzieć tak skrótowo? To może Ty zacznij. Ja zacznę, no to dobrze. Ja zajmuję się podcastingiem z większymi i mniejszymi przerwami od dekady. Początkowo od słuchania podcastów, później wstawiając jakieś swoje pierwsze kroki jako podcaster, współtworząc projekty takie jak Pełna Powaga, Nucast i wiele, wiele innych. Tam się jakieś kosodrzewy po drodze zdarzyły. Radio Pełna Powaga było w międzyczasie. Wspaniałe czasy liceum. Oj, wspaniałe. I mniej więcej od jakichś 10 lat temu niecałe, przypuszczam, moja i przygoda z podcastingiem się zaczęła. Ale tylko przecież tak za Twoją sprawą. Nie działałem w żadnych innych, nie pracowałem w żadnych innych i mało innych słuchałem, które nie były w jakiś większy lub mniejszy sposób z Tobą związane. Tak, więc o doświadczeniu dużym na pewno mówić nie mogę, raczej o byciu kilku romansach niż o stałym związku. Byłeś moim wasalem. Wasalem, giermkiem. Byłeś giermkiem, tak. Tak, mogę tylko powiedzieć, że generał na przykład tworzył takie projekty jak Historia bez cenzury. Historia jakiej nie znacie. Historia bez cenzury to jest przecież to jest Wojtek Drewniak i tak, tak, to, tak. Tak, tak, tak. Mylą mi się te projekty, bo jednak bardzo wspólne były. Tak, tak. I chyba powstawały w podobnym czasie, z tego co wiem. Historia bez cenzury jest znacznie młodsza. Znaczy, przynajmniej ja ją poznałem dopiero na studiach. Mhm. Gdzie historia, jakiej nie znacie, to była klasa druga, liceum moja. Tak, czyli jakieś 7 lat temu. 8. No tak. Tak by to było. No, więc można powiedzieć, że Wojtek Drewniak mógł Was słuchać i stwierdził, że kurde, oni telefonem nagrywają tam jakimś kalkulatorem i pewnie ja mam tutaj telefon, to nagram telefonem. On się głosu nie wstydził pokazać, to ja jej się mordy dać nie będę pokazać. Dokładnie. No ale prawda jest taka, że chyba jednak filmiki trochę lepiej wychodzą. Na pewno. Wydaje mi się, że filmiki to jest jedno, natomiast dobre wykorzystanie platformy, jaką jest YouTube. Tak. A okej, wrzucić podcast jak najbardziej też na YouTube'ka można, a tylko czy będzie on aż na tyle interesujący dla widza? Wydaje mi się, że kiedy masz obrazy, kiedy masz grafikę, kiedy masz człowieka, który gestykuluje i mówi do ciebie, jest to mimo wszystko łatwiej realne, nawet jeżeli suma summarum go tylko słuchasz, bo na przykład myjesz naczynia. Tak, bo powiedzmy inaczej, nawet kątem oka, jak widzisz, że tam się coś rusza, to już inny odbiór jest. Ktoś wysnuł teorię, że właśnie filmy są łatwiej odbieralne tylko dlatego, że w jakiś sposób też stymulują ludzki umysł, właśnie, że ten narząd wzroku jest łatwiej odbiera te sygnały, no, tak? Może to być, że informacje mają jakąś atrakcyjność formy. Tak, nawet jeżeli nie zwracamy na nią uwagi, a po prostu wiemy, że ona jest i że jest atrakcyjniejsza niż jej brak. A, tak, myślę, że tutaj mieli dużo przewagi i chwałem za to. My się jednak będziemy trzymali, co prawda, formy dźwiękowej. Chociaż no, że jakieś tam stawki wizualne, grafiki czy śmieszne zdjęcia ze Snapchata, to tak. Nie mam Snapchata. No też nie mam Snapchata. Kiedyś założyłem, bo taki podcaster jak Maciej Aniserowicz, prowadzący podcast DevTalk, jeden z, powiedzmy, z najbardziej znanych polskich programistów, który między innymi zaczął ostatnio też nagrywać na YouTubie swoje vlogi, zaczął wraz z innymi programistami w jakiś sposób, powiedzmy, starać się otwierać na inne, powiedzmy, metody dotarcia do widza, słuchacza, innej osoby. No i na przykład na Snapchacie zaczęli właśnie publikować jakieś tam swoje materiały, wiesz. No Snapchat są raczej krótkie formy, tak jak na Twitterze, czy to na... Tak, czy Snapchat nie polega na tym, że po kilku sekundach wysłana rzecz znika? Ale masz tam też, z tego co kojarzę, rzeczy, które trzymają się na przykład dzień. Takie, że to wiesz... Wszystko, to jest jakiś ograniczony czas. Nie tak, jest tak, tak, okay. Tak. Ale wiesz, tu chodzi o to, tak jak we wszystkim, masz tablicy na Facebooku, prawda, też przeskrolujesz raz i raczej jak już coś przeczytasz, to drugi raz się to nie pojawi, bo zostanie zaspamowane innymi rzeczami. Z jednej strony tak, ale z drugiej możesz do tego wrócić. Przypomnisz sobie na przykład dyskusję za 3-4 miesiące, że a ktoś kiedyś podsta w jakimś komentarzu ciekawe źródło, ciekawy artykuł, odwołam się do niego i na Facebooku to znajdziesz, więc raczej tak. Myślę, że jest to
No chyba, że Mark zbanuje, no, zacenzuruje. Tak, tak, tak. Ale powiedzmy eksperymentowali z czymś takim i powiedzmy założyłem sobie też wtedy Snapchata, żeby to sprawdzać, co tam się dzieje, ale jakoś nie przemawia do mnie ta forma. Tak samo jak Twitter czy Instagram. Na Instagramie mam ze 4 jakieś zdjęcia wrzucone. Jedno to jest książka do Pythona, drugie to jest moja narzeczona z psem na spacerku. Trzecie zdjęcie chyba to jest moja pijana morda i wraz z moją siostrą, jak po prostu piliśmy piwko, bo odwiedziła mnie siostra. I jeszcze jakieś chyba jedno zdjęcie mam, ale nie pamiętam. Chyba gazety programista, ale okay, nie jestem pewien. Nie, jeżeli chodzi o Instagram, założyłem go kiedyś, stworzyłem troll konto, myśląc, że się przyda. Do tej pory nie przydało się nigdzie, zdążyłem zapomnieć pasów. Mhm. Twitter, natomiast mój działa mniej więcej tak jak twój w takim razie Instagram, bo będę miał tam 2 czy 3 wpisy, które to wpisywałem dawno, dawno temu, tylko po to, żeby dostać szybciej klucz do bety Heroes of the Storm. Właśnie, tylko ja mam takie rzeczy właśnie też konto na Twitterze, że jak są jakieś właśnie giveaway'e z jakichś stron czy coś, no to po prostu tam też na przykład chcą, żeby zrobić follow na ich koncie, no to no, tylko no, no, dokładnie, dokładnie. Wpisać cokolwiek, kliknąć, żeby, że śledzę i zapomnieć, jak tylko dostanę klucz. Nawet nie pamiętam, z kogo go dostałem. Albo do Heroes of the Storm? Tak. Ale to pewnie Blizzard rozsyłał. Nie, 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 wiesz co, czy to było tak, że youtuberzy, którzy grali w Hotsa, dostali też jakąś własną pulę tych... Tak, było coś takiego, rzeczywiście. I pamiętam, że oglądałem wtedy jakiegoś gościa, że nawet nie pamiętam niestety, jak się nazywał. Czy... Jakby jego stylu gry, czy czegoś, no ciężko na coś nie mam porównania, bo też nigdy tak dużo nie oglądałem. Natomiast pamiętam, co mnie ubodło, to, że średnio miał po 50 do 100 wyświetleń swoich filmików. I około 200 tych objętych promocją, kiedy rozdawał klucze. Więc tak czy siak były to no, raczej skromne ilości. Myślę, że dzieciak, który sfotografuje śmiesznego kota, będzie miał więcej udostępnień, więcej wyświetleń niż człowiek, który rzeczywiście starał, bo może... Mówię, no, nie wiem, czy był dobry, czy nie, natomiast nie był jakoś rażąco odpychający i w pewnym momencie już zrobiło mi się smutno, że człowiek się stara i tak mało się to i zdarzało się, że wracałem do jakichś jego filmów, nabijałem mu świetne, tylko dlatego, żeby nie było niemiło. No, ale potem dostałem ten klucz i już... Ale powiem ci tak, że Heroes of the Storm to dosyć ciekawa gra, w sensie... Co, znudziła mi się. Znudziła mi się bardzo szybko. Mi też się moby znudziły, w sensie jest powiedzmy mniej rozbudowana od takiego League of Legends, bo jednak powiedzmy szybsze mecze, nie trzeba zbierać ekwipunku i tak dalej. Jednakże sam fakt powiedzmy właśnie tych szybkich meczy, że max 20 minut mecz trwa i kolejny, pozwala powiedzmy jakoś tę dynamikę zachować, jest bardziej dynamiczna. Albo jednak w LoLu masz to, że powiedzmy pierwsze 10-15 minut to jest farmienie na linii, nie? Tak, ale zauważ też, że w LoLu jesteś w stanie dużo meczy, przynajmniej pamiętam z czasu, kiedy ja grałem, kończyło się w przedziale 25-30 minut, więc też nie jakoś tragicznie. Surrender at 20. Dokładnie. Chociaż kiedyś, pamiętam jeszcze czasu, jak było to 25 i 15 na Twisted Trilline, a potem uśrednili. No. Potem uśrednili, ale to... zamierzchła przeszłość. Ale ty kojarzysz jakieś nowości związane z LoLem? Nie. Ty? Nie, wiesz co, jak rzuciłem już chyba 4 lata będą jak rzuciłem. Parę razy myślałem, czy by nie wrócić. Parę razy mnie kurciło bardzo, bo na przykład widziałem jak lokator gra, albo jakiś przypadkowy stream widziałem, jak się w jakiejś knajpie z tematyką gier było. Tak wtedy myślałem, czy za 2 razy mi się śniło, że wróciłem do gry. Ale tam się całkowicie gra zmieniła, w sensie GUI jest inne i tak dalej, z tego co widziałem gdzieś na screenach, na filmikach GUI. W sensie graficzny interfejs użytkownika. Okay. Tak, to wygląda już całkowicie inaczej i jest dostosowane do obecnych czasów, bo jednak biorąc pod uwagę, że ta gra... W sensie zawiera Battle Royale? Nie, Battle Royale może nie, ale wiesz, sam fakt tego, że cały czas powiedzmy... te modele są ulepszane, więcej poligonów mają i tak dalej. No to jest fajne akurat, bo też zauważ, że no, graficy dają się wyżyć, a jeżeli grafik powiedzmy dla Riot Games się wyżyje, to zaraz się trafi jakiś fan, który będzie chciał temu nadążyć, tworząc własne formy. Dokładnie. Więc wrównie na plus, bardzo na plus. Tak. Właśnie teraz niedawno była z Overwatcha historia. Ty patrz, zapomniałem, nowa postać do gry wyszła. Kojarzę, ta babka, rewolwerówka. Dokładnie ona. Od opublikowania jej wizerunku do opublikowania pierwszej porno przeróbki minęło 50 minut. No to już jest rekord. To nie jest rekord świata. Tam przeczytałem, rekordowy był bodajże 24 minuty.
ale dawniej, kiedy powiedzmy modele były mniej zaawansowane, kiedy... Kiedy rozdzielczość było, liczyło się 240p. Tak, kiedy amatorzy rysunków mogli zrobić model i potem tylko dodać jakieś szczegóły w pikselach. Natomiast jeżeli chodzi o, no, powiedzmy, to bardziej zaawansowaną postać, 50 minut. Ktoś miał szybką rękę do modelowania. Do modelowania. Tak. No, ale wiesz co, jestem właśnie zaciekawiony, bo ogólnie samego BlizzConu nie oglądałem, bo nie kupiłem sobie tiketu. Jakoś nie byłem też bardzo napalony na to, żeby, powiedzmy, na bieżąco śledzić na jakimś lewym streamie, co się tam dzieje. No ale powiedzmy z tego, co jakie tam, powiedzmy, w nowości będą właśnie w Heroes of the Storm, jestem w miarę zadowolony. Nowa postać, powiedzmy jakieś balansy, balanse, nowe balansy dla postaci. Nie wiem, jak to się powinno odmienić. Nie jestem pewien, czy balans jest policzalny, czy nie będzie to po prostu nowy balans postaci. Może. Tak. Może powinno się tak to powiedzieć. No ale dobrze, nowy balans dla postaci. Jakieś tam upgrade'y, wiadomo, jakieś nowe inne pierdółki. Spoko. Heroes of the Storm fajnie się rozwija, fajna gra. Jak ktoś lubi moby, no to można polecić. Dalej, no to mamy Overwatcha. Overwatch, spoko. Lubię sobie postrzelać w tej gierce. Ma fajny feeling też. Chociaż jest troszeczkę, powiedzmy, jak się nie ma pełnej ekipy, a to jak w każdej, każdym arenowym shooterze, nie? To powiedzmy, jak nie masz ekipy, to czasami jest kiepsko, bo trafi się na jeden random, czy tam dwóch, którzy, powiedzmy, nie ogarnia. Ale Overwatcha też lubię. Wracam sobie teraz. Miałem, powiedzmy, ostatnią przerwę roczną. Teraz wróciłem na event na Halloween i sobie pograłem z kumplami trochę. No i spoko. Fajnie, nowa postać wychodzi. Postaci, powiedzmy, nie jest dużo, więc powiedzmy za każdym razem tam, nie wiem, ostatnia postać wyszła chyba rok temu. Nie pamiętam. Overwatch akurat ze wszystkich gier Blizzarda to chyba najmniej znam. No bo nie każdy lubi shootery, nie? No właśnie mam z tym problem. No. Ja mam ten problem, że CS-a nie lubię. I gardzę. To samo. No. Ostatnia próba w gimnazjum, kiedy jeszcze 1.6 było na topie. Dokładnie. Ja próbowałem chwilę w Global Offensive, ale to nie dla mnie, bo tam trzeba się uczyć tych ruchów ręką specjalnych podczas strzelania. Tak, z drugiej strony jestem bardzo pod wrażeniem, a też oglądałem streamy z różnych mistrzostw, że... Ja nie widziałem ruchu, ja nie miałem pojęcia, że tam ktokolwiek może być, jak pan headshot. No. To jest, no tak samo, wiesz, że oni strzelają na pamięć, że w tym miejscu jak ktoś kusnie, no to tutaj, powiedzmy, przestrzeliwując przez drzwi, trafię mu heada, nie? Dokładnie. I trafia. No. No i to są, powiedzmy, to jest kwestia ogrania, jak wiesz, no, mam kumpla, który ma jakieś chore ilości godzin w CSGO, nie? To już, powiedzmy, pamięć mięśniowa się wyrabia. Pamięć mięśniowa w grze, dobra. No tak, no bo... Wiesz, pamięć mięśniowa na przykład przy tym ruchu, nie? Jak strzelasz jakąś tam bronią, no to pełną serią, no to odpowiedni jest pattern, w jaki przesuwa się kursor, tak, nie? No tak. I żeby zniwelować ten odrzut, no to musisz... No. I oni też mają zautomatyzowane, że oni wiedzą, że jak mają to broń, to jak przytrzymają odpowiednią ilość czasu, no to muszą taki ruch ręką zrobić. No, i wiesz, dla mnie też szacunek, nie? Z jednej strony tak. Najbardziej trudny, no. No, ale z drugiej strony to jest tak, jak ja grałem Dark Soulsa, wiesz, zrobiłem tam w ciągu chyba 200 godzin grałem, mam na Steamie nabite, i zrobiłem calakarz, wiesz, że wszystkie achievementy. Z jednej strony, no spoko, że fajnie, osiągnięcie, wszystko zrobione na maksa, ale z drugiej trochę wstyd, nie? Czemu? Że 200 godzin? Że 200 godzin, no, ale dla mnie to już jest, wiesz... Gra tak naprawdę nie jest długa, bo możesz Dark Soulsa przejść w godzinie 10. Nie mam pojęcia, to też jest jedna z tych serii. Ja w zasadzie gamerem chyba już nie jestem. No. Ja raczej casualem. Casualem. Skrupną. No, nie ma lekko. No, get good, try hard. Chciałbym jakoś. Albo brakuje mi pomysłu na tytuł. Tam są tytuł spoko. W sensie są ciężkie z tego względu. Myślę, że mi się za bardzo nie frustrował. Cupheada jeszcze nie skończyłem. A, ale Cuphead jest łatwiejszy. No. Z chęcią bym spróbował, nie kupiłem go w końcu. Okay. Może kiedyś sobie spróbuję. Dobra, to jest. No. Warto. Myślę, że zbierze się Czarny Piątek, na pewno będzie tańszy. Aktualnie, jeżeli by kogoś z Was, słuchaczy, interesowało. Jest... Nie myśli zwracać do słuchaczy. No mniejsza, ale gdyby kogoś z Was interesowało, słuchacze, jest w tej chwili, pewnie już będzie po promocji na Steamie, z racji stulecia niepodległości Polski. Polskie gry są przecenione.
takie na przykład Wiedźmina 3 wersji GOTY można dorwać za 60 zł bodajże. Co jest naprawdę świetnym dealem. Bo... Czy jak kojarzę, widziałem za plus minus 15 ziko This War of Mine. Też, tak. I za 15 zł również można dorwać Season Passa, bo teraz będzie wychodziła seria dodatków do This War of Mine. Fabularnych. Co ty mówisz? Gdzie będą jakieś tam powiedzmy historie opowiadane. Jakieś tam pamiętniki ojca, czy coś historia ojca akurat już była. To nie miałem okazji zagrać, aleczkolwiek wiem, że była, że właśnie... A to właśnie pierwszy chyba z dodatków, które będą w tym Season Passie, ale zapowiedzieli, że będzie ich tam jeszcze kilka. Już wyszedł. O dzieciach jako ofiarach wojny, dlatego już... Ale to o dzieciach to było całkowicie osobne. The Little Ones to się bodajże nazywało. I to było całkowicie osobno. Okay. A jeszcze ma być powiedzmy taka seria, tak jakby scenariuszy, gdzie będzie jakaś historia opowiadana. A, widzisz. Co jestem ciekaw tego też. Trochę też. A wiesz w ogóle co z Frostpunkiem, skoro już jesteśmy przy... Z Frostpunkiem? Ostatnio nowy scenariusz wyszedł. Bo grałem w trzy pierwsze. No. To jest czwarty? Czwarty wyszedł. Czy piąty? Czwarty albo piąty. Nie pamiętam, nie mam Frostpunka też. Okay. Jestem podjarany grą, ale czekam aż stanieje, bo jednak mam w co grać, a tak wiesz, 500 gier mam na Steamie, nie? Wow. No właśnie. No właśnie, więc mam 500 gier na Steamie i weź panie to przejdź. Ja po... No tak. Półtorej roku od kupienia Wiedźmina 3 go dopiero uruchomiłem. Co zdążyła przyjść moja siostra, moich dwóch kumpli. Na moim koncie. Na moim koncie. W sensie inaczej, to jest konto rodzinne. Okay. Że oni mają, wiesz, no, udostępnione. No jasne, jasne. No więc grają, przeszli, no i super, nie? No dziwię się, że masz taką wysoką opieszałość na ten tytuł, bo jednak kiedy ja się dorwałem, to nie było mi przez kilka dni. I to nie przesadzam, a lokatorzy z ówczesnego czasu potwierdzą. Praca, dom, ale w domu więcej w Wiedźminie, a jeszcze więcej w Gwincie niż w Wiedźminie. Właśnie Gwint mnie nie porwał. W sensie z całej tej gry Wiedźmina 3 jakoś tak większą radość mam z poznawania fabuły, nie? To prawda, bo jest fenomenalne. Ja spotykałem się z jakimiś tam opiniami, jakoby coś tam było niedopracowane, jakoby wątek główny mógł być lepszy. Jasne, mógł być, bo rzeczywiście świat wciągnął bardziej niż ratowanko Ciri. Ale tak, ale to samo miałem w tym, w Mass Effect Andromeda. Nie grałem, jakoś powiedzmy wstępne głosy mnie zniechęciły. Ale powiem Ci, że wstępne głosy mogły zniechęcić, dlatego głównie, że było trochę takich błędów, nie. Wydaje mi się, że na siłę wyciągniętych. Wiesz co, inaczej, nie mówię tutaj o grafice i twarzach, które zostały specjalnie uszpecone, żeby tylko nie, kobiety nie były traktowane jako obiekty seksualne. Nie wiem, co twórcy mieli na myśli, mówiąc to wyjaśnienie. Wydaje mi się, że to była bardzo tania wymówka. Bo raczej tak. Natomiast nie, to jest antyrekomendacje dostałem od znajomych z pracy, na przykład mówiących, że podobał Ci się Mass Effect? Podobał mi się. To ten Ci się nie spodoba. Ta gra jest nudna. Główny wątek jest nudny. W sensie, może na tyle nie jest nudny, co jest dosyć przewidywalny i może to będzie delikatny spoiler, ale Mass Effect Andromeda wyszedł już też x lat temu. O, półtora? Więcej. Nie. Jeszcze pracowałem robiąc gry i już wyszedł wtedy. Końcówka była mojej... Czyli to będzie 2,5 roku temu. Tak mi się wydaje. Let's Google it! Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to będzie końcówka 2015-2016 rok. Masz tam. 21 marca 2017. No proszę. Szachmat. Tym razem wygrałeś, generał. Ale okej. Okay. Ale ponaprawiali błędy. No i dobra, niech będzie. Ale to jest malutki spoiler. Cała historia to jest opowieść o tym, jak dwójka bohaterów pojechała rodzeństwo, ze swoim... Nie? Proszę, rodzeństwo, tak. Wybierasz, że grasz albo jedną, albo siostrą, albo bratem z rodzeństwa. I polecieli sobie na piknik do Nowej Galaktyki wraz z ojcem. I tam powiedzmy kilkoma innymi statkami, arkami, z arkami jako arka, a nie arek. Polecieli tymi statkami ale do... Arkanoego? Czy arka przymierza? Arkanoego. Że różne zwierzęta na świecie. Dokładnie, wszystkie gatunki rozumne z galaktyki. Te latające obłoki też? Hanarów, to już jakbym powiedział, to mógłby być spoiler. To może ci powiem po nagraniu, ale... Nie, powiedz teraz, wytniemy. Tak, Hanarzy pojawiają się na końcu. Dzięki. Razem z Quarianami i Volusami. Tak żałowałem, że Volusów nie ma. To najlepsza rasa. Takie małe,
okrągliutkie, trochę wyglądały jak morsy, takie Żydy, co wszystkie kasyna i wszystkie... Ja miałem tylko w jedynkę. To był Wolus, w banku pracował. Okay. Takie, takie maski gazowe mieli specjalnie. Okej, okay, dobra. No, to były Wolusy. To takie, powiedzmy, jak Żydzi troszeczkę. Mieli taki akcent trochę... No. Okay. I oni się właśnie pojawiają na samym końcu tak jakby w fabuły, że odnaleźli jeszcze Arkę, która tam później trochę wyleciała. Bo nie było pewne, czy oni polecą, czy nie, no bo tam powiedzmy ten ta inicjatywa Andromeda, która była powiedzmy finansowana, żeby powiedzmy badać nowe galaktyki, teraz w tym przypadku Andromeda, nie było pewności, czy właśnie ta dodatkowa Arka poleci z tymi nacjami. No bo powiedzmy poleciały cztery główne, które były tak jakby w tym Senacie, nie? Mm. Tam w tym, na tej Cytadeli jako te najważniejsze. A czekaj, bo z tego zrozumiem, akcja Andromedy dzieje się przed akcją Mass Effecta pierwszego. Nie. Nie? Nie. Akcja Andromedy jest 500 lat po akcji z Mass Effecta dwójki. Oni wylecieli między Mass Effectem 2 a 3. Okej. Okay. I to była tajna akcja. Dobra. Nie, bo kojarzę właśnie, że obca galaktyka i tak dalej, jak powiedziałeś w tym Senacie, zacząłem się zastanawiać, czy wtedy ludzie byli w Senacie. Byli, okay, byli już. Tak, byli, dobra. Tak. I ogólnie kwestia jest taka, że o ile powiedzmy, no właśnie to 500 lat to jest ta różnica, ile oni musieli lecieć do tej Andromedy. Więc niezależnie, czy by, co by się tam podziało, to i tak nie mieli odwrotu, no bo 500 lat, no to się, nawet jakby się mieli zamrozić, no to... Pewnie by paliwa brakło. No, wyobraź sobie, że... Ale ja wyobraź sobie, że miałoby to spotkać kogoś... Jesteś sobie zwykłym obywatelem, niechaj będzie Norymbergi. Kojarzysz, że jakiś mnich przybił jakieś 95 rzeczy do drzwi katedry, nie musisz czytać, więc do końca wiesz co. Mhm. I nagle budzisz się dzisiaj, to jest 500 lat, to jest kupa czasu. Pomyśl sobie, ile ich ominęło. Mhm. Wiesz co, no to właśnie więcej o to chodzi. Nawet to jest taki paradoks, że wysłać, bo powiedzmy, jesteśmy w stanie zbudować statek kosmiczny, tak mi się wydaje, albo tak słyszałem, gdzieś tam czytałem, że jesteśmy w tej chwili w stanie zbudować statek kosmiczny, który moglibyśmy wysłać poza nasz Układ Słoneczny, czy tam poza galaktykę. No. Tego nie jestem pewien w 100%. Znaczy, na pewno jesteśmy w stanie zbudować coś, co możemy wysłać. Tak. Ale zanim to doleci, to cywilizacja ziemska, dopóki, jeżeli się nie rozsypie, zdążyłaby wysłać nowy statek, który poleci szybciej po drodze i zgarnie, powie siema. Ja wiem, nie. Jeżeli chodzi o wylot z Układu Słonecznego, wydaje mi się, że nie. Słyszałem... Z galaktyki na pewno, bo z galaktyki nie jestem przekonany, czy w ogóle jesteśmy w stanie fizycznie wylecieć. Natomiast jeżeli chodzi o wylot z Układu, czy nie jest tak, że Voyagery nie tak dawno właśnie wyleciały z Układu? Voyagery tak, wydaje mi się, że tak. Czyli, ale bardziej... Wiem, ale im to zajęło jakieś 40 lat. Ale, tak ale wydaje mi się, że czy już jest technologia, czy jakby powstała, to powiedzmy te pierwsze technologie, które powiedzmy przybliżyłyby nas do tej prędkości, która powiedzmy te 500 lat pozwoliłaby dolecieć do Andromedy, czyli to jest już prędkości zbliżone do prędkości światła, nie? To dobra, to nie ma szans istnieć. Nie, wiesz co, gdybyśmy wysłali taką grupę, to pomyśl sobie, że zbudowanie takiego statku, ten statek musiał być gigantyczny, musiał być wielkości tak, państwa. Tak. Żeby mieć tam rzeczywiście własną gospodarkę żywieniową. No tak, własna gospodarka żywieniowa, rolnictwo, tak dalej. Wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby tak naprawdę, to musi być taka przenośna planeta, nie? Tak, i generatory tlenu. Z wymianą 20-30 pokoleń. Tak. Że ci, co wylecą, lecą po to, żeby ich potomkowie, już nawet nie... Dzieci, wnuki. Właśnie tu jeszcze kwestia jest taka, że na przykład w Mass Effect Andromeda była sytuacja, że oni byli zamrożeni wszyscy. Tak, ale akurat tej technologii wbrew temu, co się mówi, by go opiniało o Walt Disneyu, tak. jeszcze nie. Myślę, że Walt Disneya tam już nie ma. Tak. W ogóle nie został skremowany czasem? Nie wiem. Wiem, że został zamrożony, a to, co się stało z truchłem... To całe to zamrożenie jest jedną wielką nieprawdą. Ja też tam teraz słyszałem, ale nie, to wcale tak nie było. Wcale tak nie było. Nie wiem. Się wydaje, że właśnie on albo został pokrojony, albo skremowany. Ale nie będę teraz googlował. Nie. Wiesz co... Zostawmy to w fazie niedomówień. Tak. Się teraz, kto będzie chciał, to sobie doczyta. No ja na pewno.
Wiesz co, nigdy mnie jakoś tak bardzo nie interesował. Słyszałem, że tam są, powiedzmy, były osoby, które stwierdziły, że wezmą się za mrożą i za ileś tam lat ich odmrożą. To jest fajna koncepcja i jakby też bym mógł chcieć kiedyś zaryzykować, ale też trzeba się zmyślić, będę odpowiednio młodym. Tak sobie myślę, załóżmy, że obudziłbyś się dokładnie mając tyle samo w głowie, co masz teraz. W sensie, jeszcze jesteśmy jako tako młodzi. Jeszcze dopuszczamy do siebie to, że świat się zmienia. Dobra, tak. Jesteś, że zamierzasz się mając lat, niech będzie 50-60, kiedy już jesteś raczej skostniały mentalnie. Wiadomo, nie jest to złota zasada, są osoby, które lat 60 mają i potrafią zmieniać świat, aż do Donald Trump. Ale weźmy też pod uwagę takich zwykłych 60-latków, jakiegoś zwykłego pana Janusza czy panią Grażynę i czy takie osoby by nie zwariowały, widząc świat tak bardzo odbiegający od tego, co sobie myśleli. Zresztą kolejna rzecz, raport ONZ to stanie środowiska, za 12 lat i tak umrzemy. Wiesz co, no, jak dla mnie to akurat sposób, w jaki, powiedzmy, można to przeprowadzić, w sensie zamrożą osoby i tak dalej, koleś myśli, że spoko, za tam, nie wiem, odmrożył go za 200 lat, nie? Jak będzie, będą ludzie w stanie odmrozić kogoś tak, żeby go przy okazji nie zabić. O ile to już, powiedzmy, nie będzie się zamrożenie, nie będzie równe śmierci, ale przyjmijmy dla celów jakiejś tam rozkminy, że rozmrażają, osoba żyje, jest w pełni myśląca i tak dalej, nic się nie stało, to jak myślisz, w jaki sposób by taka osoba została potraktowana? Jak dla mnie to eksponat muzealny, nie? Popatrzcie sobie, freak show, osoba z 200 lat, płaćcie za bilety. Nie do końca tak. Prawie, ale nie do końca. To osoba by nie wiedziała, że jest eksponatem muzealnym. Tak, nie wiedziała. Truman Show by było. Dokładnie. Tak, kiedy wchodzi do, nie wiem, barów, w którym się kupuje tylko i wyłącznie przez telepatię. Umie, więc podchodzi do czegoś, co wygląda jak głośnik i do tego mówi. Tak. Byłoby śmieszne. Szkoda, że my nie mamy takich, nie wiem, ludzi ze średniowiecza. Ej, ale wiesz, sam fakt, pokazujesz... Czy ja wiem, czy nie mamy? Kojarzę nagrania pewnej grupy ludzi obmacującej manekiny, zachowujących się tak, jakby to była żywa kobieta, z tym, że może troszkę twardsza, mniej jędrna, ale jednak. To kojarzą mi się opowieści o tym, jak czerwoni weszli do pałacu cara podczas tego... Rewolucji? Podczas rewolucji, no. Takie opowieści są właśnie o tym, że myśleli, że to są kobiety i zaczęli posągi obmacywać. Jeżeli chodzi o... zrozumienie świata wśród czerwonych, to dwie lokalne tam anegdotki z terenów naszej Rzeczypospolitej, przecież zajętej przez tychże. Jedna rzecz, kiedy typowy Wania wyciągał krany ze ściany, bo zobaczyło, dzięki temu leci ze ściany woda, to ja chcę mieć takie u siebie w Rosji. No i wyciągali kraniki i brali ze sobą. To jest jedno, to się zdarzało podobno na gminie, natomiast jest taka anegdotka, mogłem ją opowiadać tobie kiedyś z rodzinnych stron mojego dziadka. No, u dziadka były we wsi takie trzy najbogatsze osoby. Oczywiście proboszcz, oczywiście komendant Straży Miejskiej. Bardzo ważny był także milicjant, że nie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej na wiosce. Oczywiście milicjant był bardzo ważną osobą, ale to raczej po wojnie, przed wojną jeszcze troszkę mniej, ale przed wojną żył jeszcze pan muzykant. To był jakiś emerytowany muzyk. Ale nie było jakiegoś dziedzica jeszcze przed wojną? W wiosce mojego dziadka nie. Okej. Okay. Pan muzykant był już emerytowanym muzykiem, który we Lwowie miał grać. No ale emerytura przyszła, coś tam jeszcze tworzył, coś tam jeszcze robił, ale już osiadł na wsi, na spokojnie, miał swój dworek. Przy czerwoni, no to gdzie będą mieszkać? Na plebanii? Średnio. W chałupie zwykłej? Średnio. Wybrali najbogatszy dom. No i poszli do tegoż pana muzykanta. Pan muzykant, człowiek światowy, rosyjski oczywiście znał. Dogadali się z komendantem NKWD, czy kto tam przyjechał. Nie jest to ważne dla historii. Wbrew obiegowej opinii o bolszewikach nie rozstrzelali go od razu. Czy go potem wygonili z mieszkania, czy mógł zostać, tego nie wiem. Natomiast na pewno podjął swoich gości z honorami. No i pan oficer po jakimś momencie biesiadowania stwierdził, że moment, on musi udać się za potrzebą. I gdzie tu jest wychodek? A to było jedno z niewielu mieszkań w tej części kraju, a na pewno w wiosce, które miało kanalizację. Mieszkanie, w którym... W sensie nie kanalizacja, tylko szambo. Nie kanalizacja, tylko szambo. Właśnie to było jedno z naprawdę niewielu mieszkań w okolicy,
czy ogólnie w ówczesnej Polsce, które miało wychodek w budynku. Mhm. No i oficer, zapytawszy, gdzie jest rzeczony wychodek, usłyszał odpowiedź: po schodach na górę i w lewo. Zdurniał. No. Jak to jest możliwe? Wewnątrz domu? No ale poszedł po schodach na górę, po chwili wracał i no rzeczywiście takie rzeczy tutaj w tej Polsce macie. Impreza się skończyła, wszyscy poszli spać. Następnego dnia, według legendy, pan muzyk miał pójść też na pięterko, ale zwróciła jego uwagę jedna rzecz. No oczywiście jedne drzwi na lewo były niedomknięte, niemniej nie były to drzwi od toalety, były to drzwi od pokoju, w którym trzymał swoje instrumenty muzyczne. W tym, tak, nie wiem jak to się nazywa, jakaś walturnia, taka wielka, wielka trąba. Okej. Okay. Tak pan oficer nasrał do trąby, nie spodziewając się, że to może być instrument. No ale to różnica kulturowa, nie? Tak, myślę, tak. Że x lat temu to właśnie przeciętnemu, myślę, że jeżeli taki ktoś z tej wsi, powiedzmy, miałby nie nastać do trąby, to nie dlatego, że wiedział, jak wygląda kibelek w mieszkaniu, tylko dlatego, że widział tego pana muzyka z walturnią już wcześniej. No. Tak, tak. No, ciekawa historia, ciekawa. No, bo że tak powiem, ja nie mam za dużo takich opowieści o moich, powiedzmy, pradziadach, dlatego, no, nie podzielę się w tej chwili. Ja to w takim razie przypomniała mi się jeszcze historia, którą kolega, z którym prowadziłem audycję właśnie o historii, Leciu opowiadał. Gdzieś w jego rodzinnych stronach, jego dziadków już po wojnie, manewry przeprowadzało radzieckie lotnictwo, no i dwóch chłopaków się rozbiło. Od wypadek sama maszyna odmówiła posłuszeństwa, wylądowali awaryjnie, przeżyli. Tylko, że no to była jakaś głęboka wioska pośrodku niczego. No jakoś musieli przez kilka dni przetrzymać. Dopiero zostało zawiadomiona w jakiś sposób telegrałem czy kimś tam strona radziecka, że taka katastrofa miała miejsce. Przyszła depesza: przetrzymajcie chłopaków, ugoście ich, za kilka dni ktoś po nich przyjedzie. Prosta sprawa. Otóż nie. O ile było ich dwóch, jeden z nich był nieproblemowy, tak powiedzmy, że wiadomo, to czasy powojenne ludzie rosyjski znali, no mimo, że byli troszeczkę nachalnymi gośćmi, to jednak gośćmi nie było z nimi problemów. Jeden, dajmy na to Wania, nie był problem, też na drugi był Sasza. I z Saszą był większy problem, był młodym pilotem, on ledwo szkołę lotnictwa skończył, jeżeli już ją skończył, jeżeli to nie był instruktorzowy, nie jestem tego pewien. Niemniej młody chłopak bardzo się przejął wypadkiem. Był przekonany, że ich życia są już policzone, że koniec. Nie. Przejęty był tym, że zaraz spadną i się rozbiją. Nie, po rozbiciu. Zniszczyliśmy maszynę należącą do matriaszki Rosji. Okej. Okay. Bo to też jest ważne. Czy on się bał tego, że jak wrócą, to ich wyślą na Sybir? Czy był przerażony tym, że zaraz się rozbiją? Czy był przerażony tym, że wróg mateczki Rosji, Polaczki ich ukatrupią? Polaków traktowali raczej ciepło, więc opcja numer 3 odpada. A poprzedniej opcji, pierwszej, drugiej, jestem pewien, że to nie tak było. No, lecisz maszyną, której odmówiło posłuszeństwa wszystko. Też się boisz. No raczej tak. Więc to naturalnie. Ale bał się bardzo konsekwencji. Nie wiem, czy może on był winny tego wypadkowi. Tego nie wiem, nie jest to ważne. Niemniej wpadł na pomysł, kiedyś będąc bardzo nietrzeźwym, bo też wiadomo, ludzie częstowali nie tylko szynką i chlebkiem, ale także bimberkiem, który tam mieli. Kiedyś, no, upiwszy sporo alkoholu, Wania stwierdził, że odbierze sobie życie. Sasza, to jest Sasza. Pomyśl sobie, jaki to byłby problem dla mieszkańców wsi. No myślę, że... Miałeś dwóch pilotów. Przetrzymać tydzień. No. Jeden z nich nie żyje, mimo że wylądował żywy. Całe szczęście Sasza bał się. Bardzo się bał odebrać sobie życie. Aż w końcu wymyślił. Nie chce żyć, chce poniżej samobójstwo, NKWD będzie gorszy, Syberia będzie gorsza, Gułag będzie gorszy. Ale przyłożenie sobie pistoletu do skroni i naciśnięcie też jest straszne. Nie oszukujmy się. Zachyleje się na śmierć. Nie. Będąc szalenie trzeźwym, udał się do lasu na jakąś polankę, wziął swój pistolet maszynowy typu Petesza i strzelał w niebo, licząc, że spadająca kula go zabije. Nie zabiła się. No nie zabiła go ta kula. A zabiła kogoś? Nic mi nie wiadomo. Okej. Okay. Nie wiem, taki pomysł. Okej, okay. I jaka puenta? No puenta jest taka, że Pepesza ma duży rozrzut. Strzelając w niebo, ona nie wląduje nad wami. Ale z Pepeszą jest ta śmieszna rzecz, że
Ona ma kwadratową lufę, nie? Mm. Tą kolbę też ma tylko trochę ściętą i magazynek. Zazwyczaj są bębenkowe do pepeszy. Mm-hmm. Przynajmniej z tego, co zauważyłem po zdjęciach. Nigdy pepeszy w rękach nie miałem. I na zdjęciach zauważyłem, że często pepeszy stosowali również jako zapasowy taboret. A to tego nie wiem, tego nie widziałem. To widziałem sporo zdjęć, gdzie soldaty siedziały właśnie na pepeszy. W sensie, że na magazynku. Wyobraźcie sobie to wyobrazić, teraz zastanawiam się, czy już wyobraziłem sobie tak dobrze, czy też czasem takiego zdjęcia nie widziałem. Bardzo prawdopodobne, że widziałeś. Nawet może podsyłem gdzieś tam x lat temu. Tak bo to być, swego czasu, być. Powiedzmy, rozglądałem się też za takimi zdjęciami. Znaczy, może nie takimi, ale ogólnie przeglądałem sobie zdjęcia tam, powiedzmy, właśnie soldatów radzieckich. Soldatów. Soldatów radzieckich, ewentualnie innych tam, powiedzmy, wojennych zdjęć. No i właśnie zwróciłem uwagę na to, że czasami siedzieli na czymś i jak się przypatrzyłem, to była pepesza. Że wiesz, kolba na ziemi i oni na magazynku. No tak. W sumie. Znaczy, jeżeli chodzi o radziecką myśl technologiczną, dla mnie dalej jestem najbardziej pod wrażeniem farelki. Farelki. I Katiusz. Katiusze też były. Katiusza to jest swoją drogą, bo to jest myśl wojskowa. Tak. Farelka jest myślą cywilną, przecież dziadostwo, którego używa Amerysa, ma około 60 lat. No. I działa lepiej niż te, które się kupiło 5 lat temu, bo jeszcze działa. Ale powiedzmy, farelki to by chodzi o samą firmę, nie? I te sprzęty. Tak. Te metalowe pudła do robienia ciepła. Na tak. przykład, ja mam w domu taką żółtą, to chyba każdy w domu miał, taką żółtą suszarkę do włosów, która ledwo dmuchała. Wiem, o którym już. Robiła tylko takie. Ale jakoś suszyło. I dalej to działa. I jak jedę do domu rodzinnego, no to. Gdzieś tam skitrany, to mam w łazience koło swojego pokoju, mam suszarkę farela, wyciągam, podpinam, a że mam krótkie włosy już, no to wysuszone, tak? Tak. No. Katiusza to jeszcze inna sprawa, to jest jeden z moich ulubionych cytatów z Józefa Stalina, właśnie Katiusz się dotyczy. Zacytuję. Ilość jest jakością samą w sobie. W sumie racja. Wydaje mi się, że to była myśl przewodnia, przyspawajmy rurę do ciężarówki. Wiesz, no, celność inaczej. Oni, jak szli na Berlin, z tego co słyszałem, to szanse na to, że trafią w cel, były takie tylko, że tych pojazdów było na tyle dużo. Set, że któryś może trafi. A to chyba nawet nie o trafienie chodziło, tylko o sianie paniki. Raczej tak. Co wiesz, fabrykę wojską dostaną cywile. No, wiesz, no. To jest tak samo jak każda broń psychologiczna, miotacz ognia. Chociaż jakość, powiedzmy inaczej, szansa na to, że zabijesz człowieka z miotacza ognia, zanim ten człowiek zabije ciebie, no to się nie zgrywa. Ale czy miotacze były tak wykorzystywane na masową skalę w operacjach? W operacjach w Wietnamie na przykład. A nie napalm wtedy raczej grał główną rolę? Zależy. Jak Wietnamczycy posiadali bunkry, no to napalm mógł ich naskoczyć, nie? No tak, ale... Więc na przykład przez okienka robili... No tak, albo wypalali. Ale to była raczej broń, wydaje mi się, nie mająca celu przede wszystkim w zabiciu jednostki na polu bitwy, tylko raczej broń specjalistyczna do konkretnych... Raz, że specjalistyczna, dwa, że tu bardziej chodziło o ścianie pańki, że widzą kolesi, którzy płomień mają na 10 metrów, nie? Na 10 metrów... No to spoko, chociaż z tym 10 metrów to strzelam, ale mniej więcej tyle mógł mieć zasięg. Nawet nie wiem. Wydaje mi się, że nie bardzo. No nie bo wiem. Zależy po jakim ciśnieniem to było, ale załóżmy, że 10 metrów. Myślę, że widząc, powiedzmy, słup ognia, który gdzieś tam pali, maszeruje, no to szło się prędzej zesrać i uciec. Niż zacząć strzelać. Jeżeli miałeś broń i karabin, w sensie miotacz powinien był od ciebie odpowiednio daleko, to miałeś idealnie wystawionego miotacza, pana miotacza. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że jakby trafili w zbiornik, to mogliby pociągnąć kilku naraz. Tego nie wiem. Nie wiem, czy tak działa. Na pewno trafienie w bak samochodu nie powoduje masowej eksplozji. No, czy ale tutaj nie wiem, inna mieszanka. Ciężko stwierdzić, jaka tam mieszanka była, bo nie interesowałem się tym. Też. Bo wiesz, raczej to nie była zwykła benzyna, nie? Nie, na pewno. No, to raczej było coś w stylu, nie wiem, jakiejś lepkiej substancji, która się paliła, żeby jak po oblaniu, wiesz, jak mieszanki... Kurde, i teraz...
wyjdzie to, co nie chciałem robić, czyli to, co z Nukastem robiłem w pierwszą serią, że opowiadam, jak zbudować broń. To jest stosunkowo nielegalne. Ale mieszanka benzyny z jakimś tam polimerem, nie wiem, czy to chodziło o styropian, czy coś, powodowało, że się staje lepkie bardziej. Kiedyś ja o tym słyszałem, że rozpuszczenie styropianu właśnie w benzynie może spowodować, że stworzymy coś na kształt napalmu. Nie wiem niestety, czy jest to prawdziwe. Więc lepiej nie się dezinformacji, my no, tu niczego nie sugerujemy. Nie, na wolę tego nie zgubiłem. Ostatni raz do dużej ilości styropianu na raz miałem dostęp, kiedy mój blok w dzieciństwie cieplano. Teraz już się nie ociepla blok, teraz już ciepło buduje. Blok, w którym aktualnie mieszkam, często jest przez specyficzną grupę ludzi o niekłym ilorazie IQ, zbliżonym do temperatury pokojowej, jest dewastowany, czy to malowany, czy to odrapują. To czasami tak kusi, żeby wyjść tak przypiętowić. Ale jest zawsze więcej i zawsze są łysi. No właśnie, z tą łysiną najgorzej. Ale teraz zatrzymali Miśka, nie wiem, czy szefa pseudokibiców Wisły. A już w następnym odcinku. Dlaczego generał nie uderzył swojego lokatora, chociaż go nie znał? Dlatego do usłyszenia. Do usłyszenia.